W dniu dzisiejszym zostaliśmy zadysponowani do miejscowości Osiecznica. Na miejscu okazało się, że płonie 16 samochodów ciężarowych razem z naczepami. Informuje młodszy aspirant Sławomir Kowalik, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej z Bolesławca. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 5 prądów wody na tarciu oraz 3 prądy wody w obronie. To jest trudny pożar? Zdecydowanie tak. Utrudnione działania były ze względu na to, że w samochodach znajdują się zbiorniki z ropą. Również wystrzeliwały tutaj opony w tych samochodach ciężarowych, także zdecydowanie promieniowanie te cieplne również tutaj odgrywało dużą rolę. Utrudnione działania mieliśmy ze względu na małe ciśnienie wody w sieci hydrantowej. Przy tego typu działaniach używamy również piany gaśniczej. Co mogło być przyczyną? Przyczyny będzie badać policja. Wygląda na to, że pożar zaczął się w środkowej części tego składu pojazdów, zarówno z lewej, jak i prawej strony.